W małym miasteczku na obrzeżach starych lasów mieszkały dwie siostry, Agnieszka i Katarzyna. Agnieszka, starsza z nich, była piękna, pewna siebie i zawsze miała łatwość w przyciąganiu uwagi mężczyzn. Jej długie, złociste włosy i błękitne oczy sprawiały, że była obiektem westchnień wielu mężczyzn w okolicy. Katarzyna natomiast była skromna, cicha i zawsze trzymała się w cieniu siostry. Jej brązowe włosy zwykle ukrywała pod skromną spinką, a jej szare oczy emanowały delikatnością i pokorą. Ich rodzice zmarli w tragicznym wypadku samochodowym, pozostawiając im niewielkie dziedzictwo, które miało być podziałem między nimi. Agnieszka od zawsze była osobą silną i ambitną. Już w młodym wieku marzyła o opuszczeniu wiejskiego miasteczka i zdobyciu wielkiego miasta. Zawsze dążyła do tego, by wyróżniać się spośród innych i osiągać sukcesy. Katarzyna natomiast miała zupełnie inne marzenia. Czuła się szczęśliwa w swojej skromnej rzeczywistości, uwielbiając spokój lasów i życie na wsi. Relacja między siostrami była złożona. Pomimo, że Agnieszka była starsza, to Katarzyna zawsze była jej oparciem. Pomagała jej w trudnych chwilach, wspierała w podejmowaniu decyzji i zawsze była tam, gdy Agnieszka jej potrzebowała. Jednakże, pomimo ich różnic, siostry miały do siebie ogromną więź emocjonalną, która przetrwała nawet po śmierci rodziców. Dziedzictwo, które pozostawili im rodzice, miało dla każdej z sióstr inne znaczenie. Agnieszka widziała w nim szansę na spełnienie swoich marzeń o wielkim mieście, o luksusie i bogactwie. Katarzyna zaś traktowała je jako dziedzictwo rodziny, które miała obowiązek zachować i pielęgnować, choćby dla pamięci rodziców. Obie siostry, mimo różnic w charakterach i marzeniach, zawsze trzymały się razem. To właśnie ta więź rodzinna była dla nich najważniejsza, choć czasem dochodziło między nimi do drobnych spięć i nieporozumień. Jednakże los szykował dla nich jeszcze wiele niespodzianek, których żadna z nich nie mogła się spodziewać. Po tragicznej śmierci rodziców, życie siostrzane nagle obróciło się do góry nogami. Agnieszka, która zawsze marzyła o wielkich miastach i nowych możliwościach, widziała w śmierci rodziców szansę na spełnienie swoich marzeń. Nie czuła się już związana z wiejskim życiem ani obowiązkiem opieki nad domem rodzinnym. Natomiast Katarzyna, choć równie zasmucona stratą rodziców, poczuła się zobowiązana do kontynuowania dziedzictwa rodzinnego. Agnieszka podjęła decyzję o opuszczeniu domu rodzinnego, pozostawiając Katarzynę samą z dziedzictwem. To był dla Katarzyny trudny czas. Musiała zmierzyć się nie tylko z bólem po stracie rodziców, ale także z poczuciem opuszczenia przez swoją siostrę, która zawsze była dla niej wsparciem i oparciem. Mimo to postanowiła być dzielna i podjąć się utrzymania domu oraz zachowania dziedzictwa rodzinnego. Chałupa, w której mieszkały, była starym domem pełnym wspomnień z dzieciństwa. Katarzyna, przywiązana do tego miejsca, postanowiła zadbać o nie tak, jakby to robiły ich matka i ojciec. Spędzała dni na sprzątaniu, naprawianiu drobnych usterek i pielęgnowaniu ogrodu, który zawsze był dumą jej rodziców. Chociaż życie na wsi było trudniejsze niż życie w mieście, Katarzyna czuła się tu swobodnie i spokojnie. Tymczasem Agnieszka wypełniała swoje dni nowymi doświadczeniami w wielkim mieście. Mimo że na początku jej życie wydawało się pełne ekscytacji i możliwości, szybko zaczęła odczuwać pustkę i samotność. Brak rodziny i bliskich osób sprawiał, że nawet najpiękniejsze zaułki wielkiego miasta nie były w stanie zapełnić tej pustki. Agnieszka coraz częściej myślała o Katarzynie i o domu rodzinnym, o miejscu, gdzie spędziła większość swojego życia. Rozstanie między siostrami było dla nich obu bolesne i trudne do zaakceptowania. Agnieszka próbowała przekonać siebie, że opuszczenie domu było słuszną decyzją, ale w jej sercu zaczynała budzić się tęsknota za domem i Katarzyną. Tymczasem Katarzyna tęskniła za siostrą i czuła się opuszczona, ale równocześnie wiedziała, że musi być silna dla zachowania dziedzictwa rodzinnego. Rozstanie siostrzane było początkiem nowego rozdziału w życiu obu kobiet. Każda z nich musiała zmierzyć się z własnymi wyzwaniami i trudnościami, ale jednocześnie miała nadzieję, że los znowu je zbliży i pozwoli na odbudowanie relacji rodzinnej. Po wielu miesiącach samotności i ciężkiej pracy nad utrzymaniem domu rodzinnego, Katarzyna zaczęła odczuwać głębokie poczucie samotności. Czasem zastanawiała się, czy decyzja o pozostaniu w wiejskim miasteczku była słuszna. Tęskniła za towarzystwem, za kimś, kto podzieliłby z nią radości i smutki. Pewnego dnia, idąc ulicą miasteczka, Katarzyna spotkała Michała. Był to wysoki, przystojny mężczyzna o zdecydowanych rysach twarzy i pełnych empatii oczach. Jego elegancki garnitur i pewna siebie postawa od razu zwróciły uwagę Katarzyny.
Wiedziała, że to niezwykłe spotkanie mogło zmienić bieg jej życia. Michał okazał się być bogatym biznesmenem, który prowadził własną firmę w mieście. Jego obecność emanowała pewnością siebie i sukcesem, ale jednocześnie wyczuwalna była w nim autentyczność i szlachetność charakteru. Zafascynowany prostotą Katarzyny, Michał zaczął coraz częściej pojawiać się w jej życiu, oferując jej swoją przyjaźń i wsparcie. Katarzyna, początkowo nieufna wobec nowego znajomego, stopniowo zaczęła otwierać się na jego obecność. Rozmowy z Michałem były dla niej jak oddech świeżego powietrza. Mogła porozmawiać o swoich marzeniach, obawach i radościach, czując się zrozumianą i akceptowaną. Dla Michała Katarzyna była jak oaza spokoju w jego pełnym stresu i pośpiechu życiu. Spotkania Katarzyny i Michała stały się coraz częstsze i dłuższe. Katarzyna zaczęła odczuwać, że może zaufać Michałowi, że jest on kimś, kto naprawdę dba o jej dobro. W miarę jak poznawali się lepiej, odkrywali, że mają wiele wspólnych zainteresowań i wartości. Ich relacja ewoluowała z przyjaźni w coś więcej, coś, co mogło zmienić ich życie na zawsze. Dla Katarzyny spotkanie z Michałem było jak spełnienie marzenia o miłości i akceptacji. Był to człowiek, którego zawsze szukała, kto potrafił docenić jej prostotę i skromność. Dla Michała Katarzyna była jak promień światła w jego życiu, który pozwolił mu zobaczyć piękno prostych rzeczy i wartości rodzinnych. Choć początkowo Katarzyna była nieufna wobec nowych doświadczeń i relacji, stopniowo zaczęła otwierać się na miłość i nowe możliwości. Spotkanie z Michałem było dla niej nie tylko spotkaniem losu, ale także początkiem nowego, lepszego rozdziału w jej życiu. Po wielu miesiącach spotkań i zbliżania się, Katarzyna i Michał byli pewni, że chcą spędzić resztę swojego życia razem. Ich miłość była tak głęboka i silna, że postanowili podjąć ważną decyzję o wspólnym życiu. Michał, pełen determinacji i zaangażowania, zaproponował Katarzynie, aby przeprowadzili się do eleganckiego apartamentu w centrum miasta, co sprawiło, że Katarzyna poczuła się jak w bajce. Elegancki apartament Michała był przestronny, urządzony w nowoczesnym stylu i wyposażony w najnowocześniejsze udogodnienia. Wysokie okna w salonie wyprowadzały na malowniczy widok na miasto, a eleganckie meble sprawiały, że całe miejsce emanowało luksusem i komfortem. Dla Katarzyny, która przez większość swojego życia mieszkała w skromnym domu na wsi, to było jak wejście do zupełnie nowego świata. Przeprowadzka do apartamentu w centrum miasta oznaczała dla Katarzyny nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale także nowy etap w jej życiu. Stąd miała łatwy dostęp do kulturalnych wydarzeń, restauracji, sklepów i innych atrakcji, które miasto miało do zaoferowania. To było zupełnie inne życie, niż to, które prowadziła na wsi, ale Katarzyna czuła się podekscytowana i gotowa na nowe wyzwania. Dla Michała przeprowadzka z Katarzyną była spełnieniem marzeń o wspólnym życiu z ukochaną osobą. Był dumny z tego, że mógł dać jej wszystko, czego potrzebowała, i zapewnić jej komfort, o jakim zawsze marzyła. W jej obecności czuł się kompletny i spełniony, gotowy podzielić się z nią każdym aspektem swojego życia. Katarzyna nie mogła uwierzyć, jak bardzo zmieniło się jej życie od czasu spotkania z Michałem. Była otoczona luksusem i wygodą, której nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ale najważniejsze było to, że mogła to wszystko dzielić z ukochanym. Ich wspólne życie było pełne radości, miłości i harmonii, co sprawiało, że Katarzyna czuła się, jakby wreszcie znalazła swoje miejsce na świecie. Nowe życie w eleganckim apartamencie w centrum miasta było dla Katarzyny i Michała początkiem nowego rozdziału w ich życiu. Byli gotowi na wszystko, co przyniesie im przyszłość, bo wiedzieli, że mają siebie nawzajem i że razem są w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Wieść o małżeństwie Katarzyny szybko dotarła do Agnieszki, która mieszkała w wielkim mieście, oddalona od swojej rodziny i korzeni. Choć początkowo Agnieszka czuła się zadowolona z sukcesu siostry, to po chwili zaczęła ogarniać ją zazdrość. Była to złośliwa zazdrość, która narodziła się w sercu Agnieszki i zaczęła kiełkować, kiedy myślała o szczęściu Katarzyny. Decydując się na odwiedzenie siostry, Agnieszka miała nadzieję, że może zobaczyć, jak jej życie wygląda teraz, po opuszczeniu wiejskiego domu i po ślubie z bogatym mężczyzną. Kiedy jednak dotarła do apartamentu Michała, zaskoczyła ją zmiana, którą zobaczyła. Katarzyna, która kiedyś była skromną wiejską dziewczyną, teraz promieniowała pewnością siebie i elegancją. Jej wygląd i sposób bycia były zupełnie inne niż Agnieszka pamiętała. Widząc ją obok Michała, w luksusowym apartamencie, Agnieszka zaczęła czuć się nieco zaniepokojona i niepewna swojej pozycji. Jednak zamiast cieszyć się z sukcesu siostry,
Agnieszka zaczęła wyśmiewać jej prostotę i ubóstwo. Zaczęła drwić z chałupy, w której Katarzyna dorastała, i wiejskiego stylu życia, który prowadziła przed poznaniem Michała. Jej słowa były pełne złośliwości i pogardy, co sprawiało, że Katarzyna czuła się zraniona i smutna. Mimo złośliwości siostry, Katarzyna postanowiła nie reagować na jej uwagi. Miała świadomość, że Agnieszka jest zazdrosna o jej szczęście i sukces, dlatego postanowiła zachować spokój i godność w obliczu jej ataków. Wiedziała, że nie ma sensu wdawać się w spór z Agnieszką, bo to tylko pogłębiłoby rozdźwięk między nimi. Spotkanie sióstr było pełne napięcia i nieporozumień. Agnieszka nie mogła pogodzić się z faktem, że Katarzyna znalazła szczęście bez jej udziału, podczas gdy Katarzyna czuła się zraniona przez złośliwości siostry. To spotkanie ostatecznie pokazało, jak bardzo odległe stały się od siebie ich światy i jak trudno będzie im znaleźć wspólny język po tylu latach rozłąki. Podejrzenia Michała względem postawy Agnieszki wobec Katarzyny zaczęły narastać stopniowo, jak cień unoszący się nad spokojem ich małżeństwa. W miarę jak obserwował interakcje między siostrami, zauważył subtelne sygnały, które wzbudzały jego niepokój. To, co najbardziej zaniepokoiło Michała, było to, jak Agnieszka wyrażała się o Katarzynie w obecności innych. Słowa pełne złośliwości i pogardy, które wypowiadała na temat siostry, sprawiały, że Michał zaczynał wątpić w intencje Agnieszki. Widział, jak jej uwagi ranią Katarzynę i sprawiają, że czuje się nieswojo w swoim własnym domu. Michał zaczynał rozumieć, że Agnieszka nie wykazywała się zainteresowaniem czy troską o szczęście Katarzyny. Wręcz przeciwnie, wydawało się, że cieszy się z jej nieszczęścia i próbuje ją poniżyć. To sprawiło, że Michał poczuł się zaniepokojony i zaniepokojony losem swojej żony. Jednak mimo rosnących podejrzeń, Michał nie był pewny, jak poruszyć ten delikatny temat z Katarzyną. Obawiał się, że może ją zranić lub sprawić, że poczuje się niekomfortowo. Wiedział, że musi znaleźć odpowiedni moment i sposób, aby wyrazić swoje obawy, nie naruszając jednocześnie więzi zaufania między nimi. Tymczasem Katarzyna, choć czuła się nieswojo w obecności Agnieszki, próbowała ukryć swoje uczucia przed Michałem. Nie chciała go martwić ani przysparzać mu kłopotów. Jednakże z każdym dniem czuła coraz większe napięcie i obawy związane z postawą siostry. Była wdzięczna Michałowi za jego troskę, ale również czuła się zagubiona, jak poradzić sobie z trudną sytuacją. Podejrzenia Michała były jak cichy dzwon, który rozbrzmiewał w ich życiu małżeńskim, wskazując na niebezpieczeństwo, które czyhało w cieniu. Teraz Michał musiał znaleźć odwagę, aby poruszyć ten temat z Katarzyną i znaleźć sposób na rozwiązanie tej trudnej sytuacji, która zagrażała spokojowi ich małżeństwa. Rodzinny obiad, który miał być okazją do spędzenia czasu razem, stał się areną konfrontacji, której nikt się nie spodziewał. Atmosfera była napięta, a wszyscy czuli, że coś jest nie tak. Michał, nie mogąc dłużej ignorować swoich obaw, postanowił poruszyć trudny temat postawy Agnieszki wobec Katarzyny. Gdy wszyscy siedzieli przy stole, Michał postanowił wyrazić swoje obawy. W spokojny i życzliwy sposób zwrócił uwagę na to, jakie zachowanie Agnieszki wobec Katarzyny zaczyna go niepokoić i wskazał, że może to negatywnie wpływać na ich relacje rodzinne. Jednak jego słowa spotkały się z agresywną reakcją Agnieszki. Agnieszka, czując się zaczepiona i skonfrontowana, zareagowała agresywnie. Oskarżyła Michała o ingerowanie w sprawy rodzinne i próbę narzucenia swojej woli. Jej ton był pełen gniewu i oburzenia, co tylko zaostrzyło atmosferę przy stole. Katarzyna, czując się zdezorientowana i przytłoczona, próbowała załagodzić sytuację, ale napięcie było coraz bardziej palpacyjne. Michał nie spodziewał się takiej reakcji ze strony Agnieszki. Jego intencje były czyste, chciał tylko wyrazić swoje obawy i zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie dla ich relacji rodzinnych. Jednak jego słowa wywołały spiralę agresji i nieporozumień, które tylko pogłębiły rozdźwięk między nimi. Katarzyna, stojąca między dwoma płonącymi ogniami, czuła się rozdarta między lojalnością wobec siostry a troską o swoje małżeństwo. Nie wiedziała, jak zażegnać konflikt i przywrócić harmonię w rodzinie. Jej serce krwawiło, widząc, jak dwie najważniejsze osoby w jej życiu stają przeciwko sobie. Konfrontacja podczas obiadu była jak wybuch wulkanu, który wydobył na światło dzienne skrywane napięcia i konflikty. Teraz Katarzyna, Michał i Agnieszka musieli znaleźć sposób na rozwiązanie tych trudności, które zagrażały ich relacjom rodzinnym i małżeńskim. Dla Katarzyny początkowe podejrzenia co do postawy Agnieszki zaczęły się nasilać i zamieniać w pewność.
Choć wciąż wierzyła w dobroć swojej siostry i pragnęła zachować pokój w rodzinie, coraz trudniej było jej ignorować subtelne sygnały, które wskazywały na zawiść i zazdrość. Codzienne interakcje między nią a siostrą stawały się coraz bardziej napięte. Katarzyna zaczęła dostrzegać, jak Agnieszka złośliwie komentuje jej sukcesy i szczęście. Jej uwagi były pełne ironii i pogardy, co sprawiało, że Katarzyna czuła się zraniona i osamotniona w swoim własnym domu. Podejrzenia Katarzyny były potwierdzone, gdy zaczęła dostrzegać, jak Agnieszka próbuje podważyć jej autorytet w oczach Michała. Zauważyła, jak siostra manipuluje sytuacjami, by sprawić, że Katarzyna czuje się nieswojo i niekompetentnie. To było jak cicha walka o dominację, która sprawiała, że Katarzyna czuła się jak pionek w grze Agnieszki. Mimo że serce Katarzyny krzyczało o konfrontację i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, postanowiła jednak nie reagować. Wiedziała, że eskalacja konfliktu mogłaby tylko pogłębić rozdźwięk między nią a siostrą oraz między nią a Michałem. Postanowiła więc zachować spokój i godność w obliczu trudnej sytuacji. Dla Katarzyny odkrycie prawdy o postawie Agnieszki było jak cios w serce. Czuła się zdradzona przez osobę, której zawsze ufała, i rozczarowana, że między nimi doszło do takiego rozłamu. Jednakże w swoim wnętrzu wciąż kultywowała nadzieję na to, że może uda się naprawić relacje rodzinne i przywrócić harmonię w domu. Podejrzenia Katarzyny były jak cień unoszący się nad ich rodziną, przytłaczający ich codzienne życie. Teraz musiała znaleźć sposób, aby poradzić sobie z tą trudną sytuacją i znaleźć drogę do przyszłości, w której miłość i zrozumienie będą rządziły ich domem. Wieczór miał być okazją do romantycznej kolacji we dwoje w drogiej restauracji, gdzie Michał chciał uczcić swoje małżeństwo z Katarzyną. Ale nagle, jak grom z jasnego nieba, los rzucił na nich swoją okrutną kartę. Katarzyna, siedząc przy stole obok Michała, nagle poczuła szarpnięcie w klatce piersiowej i zawroty głowy. Świat zaczynał się kręcić, a jej oddech stawał się coraz trudniejszy. Panika ogarnęła Michała, który w desperacji próbował pomóc ukochanej. Ale zanim zdążył zareagować, Katarzyna zasłabła. Słychać było krzyki i hałas, kiedy ludzie w restauracji zareagowali na nagłe zdarzenie. Michał, w całkowitej panice, wyjął telefon i wezwał karetkę pogotowia. Ale gdy przybyła, lekarze stwierdzili, że było już za późno. Katarzyna zmarła na zawał serca. Dla Michała był to moment totalnego załamania. Świat jakby przestał istnieć, a on sam znalazł się w ciemnościach bez nadziei. Jego ukochana, jego żona, została mu odebrana w jednej chwili, pozostawiając go samotnego i bezradnego. Agnieszka, choć próbowała okazać współczucie i wsparcie, Katarzynie miała wrażenie, że w jej oczach wciąż było coś zimnego i nieczułego. Może to był tylko złudny efekt, może Agnieszka rzeczywiście czuła smutek i żal, ale dla Katarzyny było to jakby potwierdzenie wszystkich wcześniejszych podejrzeń. Tragedia, która rozegrała się w drogiej restauracji, była jak cios w serce dla wszystkich. Michał musiał stawić czoła utracie ukochanej, Agnieszka znowu musiała zetknąć się z bólem straty, a Katarzyna. Katarzyna przestała być. Jej niespodziewana śmierć zostawiła po sobie jedynie pustkę i cierpienie, których żaden z nich nie mógł znieść. Śmierć Katarzyny była jak uderzenie pioruna, które wstrząsnęło nie tylko Michałem, ale i całą społecznością. Wiadomość o nagłej tragedii szybko rozeszła się po mieście, pozostawiając ludzi w szoku i żałobie. Ale dla Michała to było więcej niż tylko strata ukochanej żony, to był też punkt zwrotny, który skierował go na drogę prawdy. Choć oficjalne śledztwo w sprawie śmierci Katarzyny prowadzone było przez lokalną policję, Michał nie mógł się pogodzić z myślą, że wszystko zostało wyjaśnione. Zdawało mu się, że jest coś więcej, co leży ukryte pod powierzchnią. Coś, co może rzucić światło na tajemnicze okoliczności związane z jej śmiercią. Dlatego postanowił przeprowadzić własne dochodzenie. Zdając sobie sprawę, że może być to niebezpieczne i trudne zadanie, wyruszył na poszukiwanie odpowiedzi. Zebrał wszystkie dostępne informacje i dowody, przeprowadził rozmowy z świadkami i analizował każdy szczegół związany z tamtą nocą. Dla Michała to było jak skomplikowane układanie puzli. Każdy nowy fakt, każda nowa wskazówka była kolejnym kawałkiem tej skomplikowanej układanki. Ale w miarę jak zbierał coraz więcej informacji, zaczynał dostrzegać pewne nieprawidłowości i niespójności w oficjalnej wersji wydarzeń. Podejrzenia Michała były jak ciche echo w nocy, które wskazywało na możliwość, że śmierć Katarzyny mogła być wynikiem czegoś więcej niż tylko zawału serca. Być może była to zbrodnia, ukryta pod płaszczem przypadkowej śmierci.
Michał wiedział, że musi iść na całość, aby odkryć prawdę, niezależnie od kosztów. Śledztwo Michała było jak wyścig ze czasem. Czuł presję, aby rozwiązać zagadkę przedtem, zanim ktoś inny to zrobi. Ale wiedział, że nie może się poddać. Bo dla niego nie chodziło tylko o to, aby znaleźć winnego, chodziło o to, aby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło tej nocy i dlaczego stracił ukochaną żonę. Po wielu godzinach intensywnego dochodzenia, Michał zbliżył się do rozwiązania tajemnicy, która otaczała śmierć Katarzyny. Wnikliwe badanie faktów i analiza dostępnych dowodów przyniosły mu szokujące odkrycie: Agnieszka, jego własna szwagierka, miała motywację, by zaszkodzić Katarzynie. Odkrycie, że Agnieszka miała ukryte długi i była zazdrosna o szczęście siostry, było jak uderzenie pioruna dla Michała. To wstrząsnęło jego przekonaniami o ludzkiej naturze i zaufaniu do własnej rodziny. Poczuł się zdradzony i oszukany przez osobę, której ufali zarówno on, jak i Katarzyna. Wiedząc, że musi skonfrontować się z Agnieszką, Michał zbierał w sobie całą swoją determinację i siłę. Kiedy wreszcie znalazł się naprzeciwko niej, jego serce biło jak młot. Ale wiedział, że musi się dowiedzieć prawdy, bez względu na to, jak bolesna by ona nie była. Kiedy Michał konfrontował się z Agnieszką, jego słowa brzmiały jak oskarżenie, jak zwykłe zarzuty. Ale w jego głosie było też coś więcej, było tam rozczarowanie, smutek i gniew. Pytał ją, dlaczego zrobiła to, dlaczego zniszczyła życie swojej własnej siostry, dla własnych chwilowych korzyści. Agnieszka, która wcześniej ukrywała swoje intencje i manipulacje, teraz musiała stawić czoła prawdzie. Bezczelnie przyznała się do swoich czynów, nie okazując nawet cienia skruchy czy żalu. W jej oczach było tylko zimne obojętności i bezwzględnej pewności siebie. Dla Michała ten moment był jak oczyszczenie. Chociaż prawda była bolesna i trudna do zaakceptowania, to przynajmniej teraz mógł uwolnić się od wątpliwości i spekulacji. Miał pewność, że to Agnieszka, jego własna szwagierka, była winna śmierci Katarzyny. Jednak choć prawda była na jawie, dla Michała to był dopiero początek jego drogi ku pojednaniu się z utratą ukochanej żony i próbie odbudowania swojego życia. Bo mimo wszystko, co zrobiła Agnieszka, nie zmieniło to faktu, że Katarzyna była dla niego i zawsze będzie jedyną miłością jego życia. Prawda wyszła na jawie. Agnieszka przyznała się do swoich czynów, ale to było dopiero początek. Michał wiedział, że musi pójść krok dalej, aby zapewnić sprawiedliwość dla Katarzyny i przynieść jej pamięci honor, jak również uśmierzyć swoje własne serce. Zgłoszenie wszystkich odkrytych faktów na policję było nieuniknione. Michał, mimo bólu i smutku, zdawał sobie sprawę, że musi podjąć kroki w kierunku legalnego rozwiązania sprawy. To nie tylko oznaczało dostarczenie wymaganych dowodów i zeznań, ale również wnikliwą współpracę z organami ścigania, aby zapewnić, że sprawiedliwość zostanie spełniona. Kiedy Michał przekazał policji wszystkie zebrane informacje i przyznanie się Agnieszki do winy, było to jak ostateczne zwycięstwo dla pamięci Katarzyny. Choć nie mogła już być z nimi, to przynajmniej mogła mieć pewność, że sprawca zostanie ukarany za swoje czyny. Zgłoszenie sprawy na policję było również dla Michała sposobem na podjęcie kroku w kierunku pojednania się z tragedią, która dotknęła jego życie. Choć ból utraty nadal był obecny, to teraz mógł poczuć się pewniejszy, że robi wszystko, co w jego mocy, aby uczcić pamięć Katarzyny i ostatecznie zakończyć ten bolesny rozdział swojego życia. Dla Michała zgłoszenie sprawy na policję było także momentem wyzwolenia. Teraz mógł zacząć proces gojenia swojego serca i odbudowywania swojego życia. Choć utrata Katarzyny była nieodwracalna, to teraz mógł skupić się na pamięci o niej i na dążeniu do własnego spokoju psychicznego. Zgłoszenie wszystkiego na policję było jak zamknięcie księgi, która zawierała tajemnice i bolesne wspomnienia. Teraz Michał mógł spojrzeć w przyszłość z nadzieją i determinacją, wiedząc, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić sprawiedliwość dla Katarzyny i dla siebie. Zgłoszenie wszystkiego na policję oznaczało dla Michała i dla wszystkich zaangażowanych w tę sprawę pewnego rodzaju zamknięcie. Sprawiedliwość została spełniona, a winny został ukarany. Ale dla Michała to było także otwarcie nowego rozdziału w jego życiu. Po wszystkim, gdy kurz po tragedii opadł, Michał postanowił odnaleźć swoją drogę do przebaczenia i pojednania się z przeszłością. Choć utrata Katarzyny pozostawiła w nim trwałe piętno, to teraz mógł skupić się na budowaniu swojej przyszłości. Decyzja Michała o przekazaniu sprawy na policję stała się dla niego punktem zwrotnym. Zrozumiał, że prawdziwa siła leży nie w odwecie czy zemście,
ale w umiejętności przebaczenia i poszukiwaniu spokoju wewnętrznego. To był moment, w którym mógł uwolnić się od ciężaru przeszłości i ruszyć naprzód. Dla Michała i dla wszystkich zaangażowanych w tę historię był to także moment zbliżenia. Świadomość, że wspólnie przeszli przez trudne i bolesne doświadczenia, umocniła więzi między nimi. Teraz mogli patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem, wiedząc, że są silniejsi dzięki temu, co przeszli. Historia Katarzyny, Michała i Agnieszki była jak burzliwa podróż przez ciemne zakamarki ludzkiej natury. Ale mimo wszystko, zakończyła się ona pozytywnie, ze znalezieniem sprawiedliwości i pojednaniem się z przeszłością. Dla Michała ten ostatni rozdział był jak otwarcie nowej księgi, w której mógł pisać swoją własną historię. Z nadzieją w sercu i wspomnieniem Katarzyny, która zawsze będzie jego światłem, ruszył naprzód, gotowy na nowe wyzwania i przygody, które czekały na niego w przyszłości.